dobry, witam wszystkich serdecznie. Moich starych, moich nowych widzów. Jeżeli widzicie, że jestem sotę, to oznacza to prawdopodobnie test na tapecie. A dzisiaj będziemy testować Because It's You Giorgio Armani. To jest woda perfumowana. Niniejszym czynię honory, otwierając kartonik w sposób lekko nachalny. W środku próbeczka. I pryskamy na nadgarstki. Nuty owocowe, dużo nut owocowych. To nie jest pierwsze wrażenie tego zapachu dla mnie, natomiast bardziej dogłębny będzie dzisiaj test. Chcę się z nim bardziej po prostu zapoznać. Patrzę na kartonik, czy jest tu coś napisane w stylu zawiedzie Cię w krainę szczęścia, ale nie, nic takiego nie jest napisane. Jest po prostu napisane The New Feminine Fragrance. No to w tyle to i wiemy. No nie jest to najnowszy zapach, jak wiecie. Coś jakbym czuła nuty ananasa. Nuty jakichś owoców tropikalnych. Dość ciekawy zapach. Taki akurat wakacyjny, na wakacyjne wieczory, tak mi się wstępnie kojarzy. Dobrze, a teraz przejdźmy do tapety. Pod oczami mam kurację młodości Bielenda 40+. Twarz spryskałam mgiełką, też Bielenda, mgiełka kokos i aloes. Ostatnio szaleję za marką Bielenda. Kupiłam peeling cukrowy, masło do ciała, jakieś tam olejki do kąpieli. Ta firma naprawdę się rozwija prężnie, moim zdaniem. I o to popieram i wspieram, ponieważ to polska firma. Na promocji w Rossmanie ostatnio też parę rzeczy zakupiłam, co zobaczycie. Między innymi ten oto podkład Maybelline Affiniton w kolorze Golden Beige i jego właśnie na moją facjatę nałożę, chociaż zastanawiam się, czy nie powinnam zacząć dzisiaj wyjątkowo od oczu. Nie, zacznę tak jak zawsze. On jest bardzo płynny, jest jak woda, więc z nim trzeba troszeczkę potrzepać, żeby wszystkie składniki się razem wybełtały. Wezmę gąbkę z Glam Shopu, namoczoną już, wyleję troszeczkę na nią i będę wklepywać, czasami wcierać w skórę twarzy. Akurat dobry kolor mi się trafił, myślę, jak na teraz, gdzie moja cera jeszcze nie jest bardzo opalona, ale jakieś tam pierwsze promienie słońca wyłapała. Nie jest całkiem blada jak ściana. Kulczyki takie lata 80, wiecie. Te roczniki tak mają. No i nakładamy sobie na twarz. Naprawdę ja jestem pod wrażeniem tego podkładu. Jest bardzo tani, bardzo dobrze wygląda na twarzy. Według mnie, no nie wiem, na mojej twarzy wygląda tak, że chowa jakieś załamania skóry, linie mimiczne. Jest taki trochę blurujący. Ale być może tylko na moje. Ja jestem z niego bardzo zadowolona, bo jeszcze dość długo się utrzymuje, nie ściera się za szybko, nie wyświeca. No, jest to wart uwagi podkład zdecydowanie. Okej. Dobra. Myślę, że go wystarczy już. Dawno nie używałam korektora Heleny Rubinstein, a to jest mój Holy Grail, jeżeli chodzi o podkłady. Tutaj mam bardzo jasny kolor 01, więc tylko troszeczkę go nałoży. To jest Magic Concealer Helena Rubinstein, świetny korektor, świetny dla cer dojrzałych, naprawdę, naprawdę, i bardzo go jest dużo w tubce, bo aż 15 ml. O, tutaj sobie tak rozłożymy pod oczami, na powieki, pogrzechuję tutaj, pogrzechotuję. Dzisiaj znowu mi się słowotwórstwo załącza. Pogoda jest przekoszmarna, ja ledwo żyję. Wypiłam kawę, ale no, jestem nieprzytomna lekko, więc mogę bredzić. Już od razu mogę powiedzieć, że nie będzie to moje cup of tea, jeżeli chodzi o zapach. No nie. Jest ładny obiektywnie, owocowy i nawet elegancki, ale no nie wiem, co się z nim takiego... Jeszcze tutaj sobie dołożymy, rozjaśnimy tą strefę. Coś jest w nim takiego, co mi, no nie wiem, do końca nie odpowiada. Ciężko mi powiedzieć nawet co. Chyba najprościej będzie to ująć, mówiąc, nie moja cup of tea. Dobra, broda też. Jeszcze mocniej wklepię.
Tak, siwych włosów sobie jeszcze dodaję. Czemu nie? Jak zawsze, ale to już wszyscy wiecie, jesteście przyzwyczajeni. Jest to u mnie. I znowu zapomniałam jakieś opaski ubrać. Muszę sobie załatwić jakąś fajną opaskę właśnie do takich celów tutaj makijażowo-nagraniowych. No i w ogóle na co dzień, bo nie fajnie jest pomalować sobie włosy jednak. No nie fajnie. Dobrze, teraz puder Peach Perfect. To już znacie, to jest puder transparentny o zapachu brzoskwini, o smaku słodkim. Bardzo, bardzo, bardzo fajny. Ja go polecam serdecznie do wypróbowania. Długo utrzymuje mat. Jest po prostu bardzo wydajny też. I smaczny. I smaczny. Klepuję gąbeczką, co by schować moje pory ewentualne. Czasami występują u mnie. Ja nie mam tłustej cery, ale i cera nietłusta miewa uwydatnione czasem pory w niektórych miejscach. Dobra. Jeszcze wezmę pędzel do pudru i resztkami, które mam tutaj w wiweczku, przejadę po prostu tak omiotę twarz, facjatę. Jeżeli chodzi o brwi, to wy wiecie, że ja jestem, znaczy byłam wierna, bo już nie jestem, Vibo, pomadzie Vibo, ale słyszałam, że pomada Eveline, o, cała jestem w pudrze, pomada Eveline dłużej wytrzymuje, po prostu nie zasycha tak szybko jak pomada Vibo. I nabyłam też w promocji właśnie minus 55% w Rossmanie Eyebrow Pomade i to jest... czy ja się dowiem, jaki to jest kolor? Dark coś tam było, pamiętam. Dark brown, tak, dark brown, Boże, jest napisane. Ja jestem ślepa dzisiaj. Taka oto, ja już ją trochę podziubałam tutaj. Taki oto ciemny dość kolor, ale akurat do moich włosów myślę, że pasuje po prostu. I jak ona jest taka świeża, to trzeba uważać, żeby nie pojechać. Ja od końcówek zaczynam. Nie pojechać za bardzo z koksem. Rysuję sobie kształt. Ok. I drugą tak samo urządzę. Też od końcówki. Dzisiaj nie wiem, czy szczęśliwie wybrałam kolor bluzki do cieni, które będę nakładać. Obawiam się, że będzie się to diabelnie gryzło. Będzie to wyglądać nawet lekko wieśniacko, let's name it. No ale cóż, czasem trzeba, czasem trzeba. Okej. Zresztą dzisiaj nigdzie nie wychodzę, słuchajcie. Ja siedzę dzisiaj w domu, nikt mnie nie będzie widział oprócz męża i dzieci. Chociaż mąż nie wiem, czy się nie zrazi do mnie, jak mnie zobaczy. Ale po tylu latach on jest przyzwyczajony do różnych rzeczy w moim wydaniu, więc może nie. Może się nie zrazi. Muszę troszeczkę mocniejsze te brwi zrobić, dlatego że oko będzie, myślę, że dość intensywne. Więc muszę przygotować te moje brwi, żeby nie odstawały od oka. Boże, jak to brzmi. Boże, jak leje na dworze. Normalnie ściana deszczu. Chyba dlatego niskie ciśnienie jest i jak jest niskie ciśnienie, to ja po prostu nie funkcjonuję i mogę, no nie wiem, być taka rozlazła dzisiaj trochę. Ale to nic wybaczycie. Albo nie wybaczycie. Wtedy odsubskrybuj, mam dość. Game's over. Dobra. Ale może tak nie zrobić. Kiedyś będzie lepiej. Kiedyś będzie lepszy dzień, lepszy czas. Wiecie co, ja już nie będę nic modzić z tymi brwiami, bo już mnie wkurzają dzisiaj. Dobra, zostawiam tak jak jest. No i przejdę do ocząt. Później ewentualnie będę jakieś poprawki wprowadzać, ale to poza kadrem, bo tutaj pół dnia spędzę. Paleta w zielone. Glam Shop. Paleta 9 prasowanych cieni do powiek. Glam. Hanna Knopińska, Dawid, ulica Gdańska 29C, kartuzy glamshop.pl. Przepiękna paleta, jeżeli ktoś lubi zielenie, bo to jest paleta monochromatyczna, monotematyczna, monozielona.
Ma ona lusterko, takie kwadratowe, malutkie. I tak oto się cienie w niej prezentują. No, jest to hołd złożony kolorowi zielonemu zdecydowanie. Ramionczko mi aż spadło ze stanika, no poprawię. I zacznę może od tego marynkowany zielony, ten taki najbardziej oczozielony. Wezmę sobie pędzelek puchaty, nałożę go, dobra, o, taki oto. Zobaczcie, jaki to jest intense color, bardzo intense color. Załamanie sobie zaznaczę tą zielenią. A co? Ja się obawiam, bo widziałam filmy z tą paletą, że ten zielony najciemniejszy będzie się diabelnie osypywał i ja sobie zrobię kuku pod okiem. Osypki nienawidzę robić, bo to mi wysusza bardzo, bardzo po prostu strefę pod okiem. A jak to zabrzmi w moim wieku, wiecie, takie staruszki no nie powinny tego robić. Bo no zmarszczki się strasznie na plan pierwszy wysuwają. Ale nie wiem, czy nie będę żałować, bo czasami lepiej jednak tą obsypkę zrobić, a potem... Dobra, trudno. Wezmę jakiś bardziej precyzyjny teraz pędzel, nie taki puchacz rozczapieżony. O, może taki z BH Cosmetics chyba. Tak, BH Cosmetics. I wezmę, nałożę Florenę. Taki oto tutaj zielony, bardziej konkretnie tutaj w kącik i w załamanie, ale będzie zielono, o luś. No nie no, idealnie mi pasuje ta zieleń makijażu do tej bluzki, naprawdę szał. Dobra, kącik, nakładam takim stemplami i wjeżdżam w załamanie. I jeszcze dodam sobie tego cienia. Jakaś paczula wychodzi z tego zapachu, jakaś baza drzewno-paczulowa. Nie wiem. Nie jest to do końca mój klimat. Może się podobać, obiektywnie jest to zapach ładny, ale taki, wiecie, to nie jest head turner. O, już mi się trochę osypuje, no ale... Wiecie, ja dźgam, ja nabieram sporo tego produktu też na pędzel, no to jak ma się nie osypać? Musi się osypać. Że porządnie tutaj wejść z tym kolorem właśnie w załamanie powieki. Trochę go wyciągnę jeszcze na dolną powiekę. Co by nie było za mało zieleni, wiecie. No, widzicie, rozumicie. Jeszcze więcej zieleni. Kto zabroni bogatemu? Dobra. Sporo tej zieleni pakuje. Ale jak ma być zielono, to ma być zielono. Taki wiosenny makijaż będzie, wiecie. Taki liściasty. Taki. Naturalny powiedziałabym, ale nie, to nie będzie makijaż. Naturalny. Zdecydowanie nie. Naturalnego mu będzie ciut brakować z pewnością. I do pracy bym się tak raczej nie wybrała. W sumie nie wiem, gdzie bym się tak wybrała. Może na jakąś imprezę nocną, taką, wiecie, zwariowaną, szaloną. O, tutaj jeszcze troszeczkę wzięłam tego jaśniejszego pierwszego cienia i rozetrę ku górze. Okej. Jeszcze trochę. Dobra. Tym samym pędzlem, takim zbitą kuleczką, wezmę tego niebezpiecznego cienia, tego, co się lubi osypywać i robi dość spory mes. Wezmę tego bluszcza, najciemniejszego. Zobaczymy, co się zadzieje. Może nie pożałuję tego w tej samej sekundzie. Nakładam w kącik zewnętrzny, przyciemniając go. Muszę uważać, naprawdę, bo ja mam rękę taką, że jak ja już zanurzę w cieniu, to każdy wie,
że była zanurzana. Ja lubię sobie podźgać trochę, pomieszać, pobełtać tam w tym cieniu, żeby było wiadomo, o co chodzi. Ja lubię konkrety. No. Dobra, jeszcze na dolną. No, robi się coraz bardziej zielono, a tak bluszczowo powiedziałabym. Nie wiem, czy tego nie pożałuję. No, może nie. Te kolory się naprawdę bardzo fajnie ze sobą łączą, muszę powiedzieć. Tylko ten osyp, no ten osyp to jest zabójczy. Dobra, wrócę sobie do tego, już nie nakładam cienia, więcej cienia, tylko tym, co mam na pędzlu. Mówiąc brzydko, zabełtam tu. I się zastanawiam, czy jak będę kładła jakiś błysk, czy by nie podłożyć pod niego bazy jakiejś. Może by tak zrobić. Może by tak zrobić. Jaką, jaką? Dobra, na razie spokój z bazą. Jeszcze sobie dobiorę tego bluszczu. Bardzo przycichł ten zapach. Nie ma już za bardzo mocy. Jest taki bardzo blisko skórny, albo po prostu moja skóra dzisiaj jest taka, że zjada zapachy. Nie wiem, co się stało. Dobra, trochę dalej wyjadę z tym ciemnym. Okej, jeszcze raz. Łączymy. Widzicie, jaki mam potężny już osyp? Także to prawda, że tutaj trzeba uważać. Rozetrę dolną powiekę i za chwilę postaram się posprzątać pod tym okiem. Cholerka. Coś zostało, się obawiam. No, wymaga to korekty płatkiem kosmetycznym. Dobra. Już tak robimy, już tak robimy. A się wżera w skórę, cholernik. Spróbuję rozjaśnić za chwilę tą okolicę jakimś pudrem. Okej. Jakbym komuś robiła oko, aloa, to bym zdecydowanie zaczęła od oczu, zresztą zawsze to robię, jeżeli w ogóle mi się zdarzy kogoś pomalować. Bo tak jest niebezpiecznie trochę, można sobie zrobić bałagan, tak jak mówiłam, no. Dobra, i na środek powieki nałożę ten, Monstera, ten tutaj, taki złoto-zielony, bardzo ciekawy kolor. I chyba wezmę do tego celu płaski pędzel jakiś, takiś, o, taki biedronkowy może płaski pędzel. Zobaczymy, co z tego wyniknie. O, pięknie, pięknie, bez żadnego kleju dodam. Nie kładłam glitter primera. Przepięknie, przepięknie się nakłada. Bardzo intensywny połysk, także mówię, jakaś impreza wieczorowa. To jak najbardziej, why not? Do jakiejś czarnej kreacji może, żeby wiecie, nie było za bardzo pstrokato. Tu kwiatek, tu buławatek, a tu taki zielony makijaż, to mogłoby być już za dużo. Nie no, ta różowa bluzka i ten zielony makijaż. Oh yeah, baby. Bardzo pięknie, bardzo elegancko. Troszeczkę wklepiemy. Nie no, to jest piękny kolor. Można się zakochać.
Niesamowity, niesamowity. Ja wezmę jeszcze na czubek tego pędzla troszeczkę tego właśnie błysku i tutaj przejadę. Ale zieleń. Jajku, to jest paleta stworzona dla miłośników zieleni. Zdecydowanie. Ja bardzo lubię zielone, zielone cienie. Tylko, no nie jest to, nie są to kolory bezpieczne, takie na co dzień, wiecie. Raczej bardziej dla takich, no, frików, którzy lubią eksperymentować. W kąciki nałożę ten burz. To jest najjaśniejszy kolor. Też taki złoto. Ale zobaczymy, jaki złoto. O, blask też not bad. Złoto troszkę zielony, ma lekkie podtony żółto-zielone. Ale jest bardzo ładny. No, błyszczę się, jak nie powiem co komu. Ale czasem trzeba błysku dodać w życiu. Dobra. Trochę wyjadę tutaj. Nawet tu. Ciekawie to wygląda. Powiem szczerze, ja nie lubię kolorów perłowych pod łukiem brwiowym. Ale prawie w ogóle nie widać tego blasku, więc krzywdy sobie nie zrobiłam. Dobra, paletę zamknę. I przejdę teraz może. Mam tutaj też z Belle Hypoallergenic Perfectionist Powder. Mam żółty i różowy. Ten różowy z takim pięknym tłoczeniem dam sobie pędzelkiem takim oto pod oczy. O. Tak jak mówiłam, żeby troszeczkę rozjaśnić tę okolicę. On naprawdę się do tego nadaje znakomicie. Ten puder pięknie rozświetla, nie obciąża. Będzie dobrym pudrem ten i ten żółty dla osób właśnie z cerą dojrzałą, bo on nie robi takiego, wiecie, matu płaskiego, tylko tak ładnie rozprasza światło. No, naprawdę jest wart uwagi. Wezmę czysty pędzel i troszeczkę tutaj sobie jeszcze poczyszczę różne granice. No. Zieleń wybitna, wybitna tutaj jeszcze. Rozproszymy troszeczkę kolory. Okej. Korci mnie, żeby jeszcze tu coś położyć. Wrócę do palety. I wezmę może ten kolor Nektar. Ten środkowy. I nałączenie tego bluszczu i Monstery go nałożę. Bo tu mi brakuje jakiegoś takiego przejścia, bardziej płynnego. A to zawsze w cenie, jak jest przejście. No. W zielony też... Nie, to nie w zielony, Nektar. Nektar też daje radę. Zresztą, który tutaj nie daje rady? Tu nie ma takiego. I piękne przejście się, gradient się ładny zrobił koloru. Tego mi brakowało. Dobra. Ok, i zastanawiam się, czy nie wytrzeć palucha. Chyba wytrę. I nie wziąć jakiejś kredki po prostu do oczu. Jeszcze. Fioletowa niekoniecznie. Będzie długi ten film, ja wiem. Ale nie potrafię się dzisiaj za bardzo streścić i skupić, więc tak to wygląda. A to jakaś z Avonu jest, o, taka z Avonu. I linię rzęs tutaj zagęszczę po prostu. O, trochę ci ciemniej zrobi. Mówiłam, że wyjdzie ciemno wieczorowo, ja tak przypuszczałam, że mi tak wyjdzie. Naciągam trochę tą powiekę.
Ta kredka nie jest bardzo miękka, więc tu trzeba troszeczkę sobie nią podłubać. Ale nie ma co narzekać, jest dobra. Ok. Tu mnie palec boli, dlatego tak dziwnie go ustawiam. Na zawsze sobie zrobię coś. Dobra, trochę zagęściłam tą linię rzęs. Teraz nowy tusz też Maybelline Falsies Lash Lift Mascara. Tak to on wygląda. Pójdzie w ruch. Szczoteczka taka oto. Włosków dużo. Szczoteczka też dość duża. I wyczesuję sobie rzęsy. Nie skupiam się za bardzo na tym, żeby było dużo tego tuszu, żeby rzęsy były mocno podkreślone, bo no zaraz przykleję moje Demi Wispies Black Ardell. Ok. Ale tuż bardzo dobry. Mogę też polecić. Naprawdę. Zresztą maskary Maybelline są świetne. Nie znam chyba żadnego bubla. Takiego totalnego z tej firmy. Na Maybelline można liczyć. Też oczywiście ten tusz nabyłam w promocji minus 55%. Coś tam załatwiałam na mieście i akurat wstąpiłam sobie. Jeszcze dół. Zaznaczymy. Boże, jakie ja miny robię, nie mogę. Ok, i wrócę za chwilę już z przyklejonymi rzęsami. Wracam już z rzęsami i troszeczkę już zdążyłam nałożyć bronzera Sandstorm 01 Vibo Beach Cruiser. Bardzo dobry bronzer. Nim właśnie chcę ocieplić twarz, dodać jej takiego zdrowszego kolorytu. Ok. Trochę już jest zbrązowiona, a odcieniem ciemniejszym, który mam i jest to 03 pralin, dodam głębi trochę tej mojej twarzy, takiej trójwymiarowości, ale chyba zmienię pędzel na glam shopowy. Mam tutaj świetny pędzel właśnie do bronzera z glam shopu, to jest Glam Brush T120. Naprawdę polecam, jeżeli szukacie jakiegoś pędzla do bronzera, to ten się świetnie nada. I tutaj już tym ciemniejszym wjadę pod kości policzkowe, żuchwa i szyja. Trochę na szyję, żeby nie było odcięcia. I trzeba to dobrze rozetrzeć, bo ten odcień to już jest taka czekoladka, taki ciemny. Jeżeli chodzi o zapach, to jednak myślałam, że, no nie wiem, bardziej mnie do siebie przekona, ale to jest dla mnie taka waniliowo-słodka pulpa. Niestety, nic wyróżniającego się, nic takiego, wiecie, zaczepnego z pazurem. No nie jest to dla mnie zapach bardzo ciekawy. Obiektywnie jest to zapach bezpieczny po prostu, ale też dla osób, które preferują słodkie zapachy. Robi się taki duszny, osiada tak jakoś ciężko na skórze. Nie jest to zapach przestrzenny, krystaliczny, zdecydowanie nie. Dobra, trochę się tutaj pomachałam tym bronzerem. Teraz róż, świetne róże. Eveline, świetnie pokazuję, Eveline Fill the Blush. I ja mam tutaj odcień Orchid, mam wszystkie trzy, Peony, Orchid i Dahlia. Dahlia jest taka rozświetlająca, brzoskwiniowa, to już jest ciemny ten Orchid dość. Ale bardzo ładnie wygląda na policzkach, jeżeli się go nałoży z umiarem, czego ja nie uczynię, ponieważ ja nie znam umiaru. Ale może u kogoś będziecie w stanie to zaobserwować i wiecie, i wtedy będzie można, o, może takim też glam shopowym z kalendarza adwentowego nałożę na policzki. Teraz się zrobię na matrioszkę. Ale będzie pasować do bluzki. To trzeba przyznać, że na pewno będzie pasować do bluzki. Jeszcze trochę.
Widzicie, można stopniować intensywność. Ja lubię takie ryzykowne gry. Dobra, może jednak zatrzymajmy ten proces na tym etapie. Wrócę do jakiegoś pudra, właśnie do tego. Do tego Perfectionist Powder. Wezmę pędzel do pudru i trochę to uspokoję. To, co się tutaj dzieje. I zjednolicę, ujednolicę. Chyba tak jest bardziej poprawnie, prawda? Po polsku. Włosy mam świeżo umyte i one tak troszkę żyją swoim życiem. Okej. Dobra, nie ma tragedii. Teraz przejdźmy do ust. Ostatni etap naszego działania. Mam tu kremową konturówkę do ust różaną z Glam Shopu. Bardzo przyjemna konturówka. Nią zaznaczę kontur. Przy takim makijażu może powinnam spokojniejsze usta zrobić, ale obawiam się, że średnio mi to wyjdzie. Ok. Obrysuję sobie, jak różana to różana. Dobra. No i pomadka nie do zdarcia, która przytrzyma wszystko. Super Stay Matte Ink Maybelline. Taka oto pomadka wpłynie. To jest odcień 15 Lover. Tego Lovera naszego kładziemy sobie na usta. Zapach bardzo słodki, taki waniliowy. Za dużo jej nie można kłaść, bo zrobią się grudki, taka skorupa. Dobra. Tak by to wyglądało. Opinia moja, tak jak słyszeliście o zapachu, jest średnia. Nie jest to absolutnie coś, co porywa mnie. No nie, po prostu nie. Teraz to już nawet ledwo istnieje. To jest jakaś paczula taka, dość ciężka, tłusta paczula, tak bym to powiedziała. Makijaż jest zielony. To mu trzeba oddać. Ale mówię, po domu, do dzieci, do męża, czemu nie? No i jeszcze bym go widziała gdzieś na jakiejś zwariowanej nocnej imprezie, na którą ja się nie wybieram jeszcze przez długi czas. Ale może ktoś akurat... To by naprawdę mogło fajnie wyglądać. Właśnie na takiej... w klubie gdzieś. Z czarną, małą czarną właśnie. Coś takiego. No dobrze, to by było na tyle. Ja dziękuję za uwagę. Poproszę łapki w górę, jeżeli się podobało. Jeżeli nie, to może mogą być w dół. Proszę o komentarze. Co myślicie o tym Armanim? No bo mówię, on jest obiektywnie ładny, ale nie dla mnie po prostu. Coś jest w nim takiego, co... Może moja skóra też go jakoś tak wybrzydza. No nie wiem. Jakoś lepsze wrażenie przy pierwszych testach na mnie wywarł, a teraz to... No to tak sobie. Bez szału. No, także zapraszam do komentowania. Zapraszam do subskrybowania kanału i od razu jak subskrybujecie, to naciśnijcie ten dzwoneczek, bo jeżeli tego nie zrobicie, no to nie będzie powiadomień o moich nowych filmach, przejdą one niezauważone. No mi statystyki strasznie i tak już spadają, więc no cóż, takie życie. Pozdrawiam i do zobaczenia.